Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania powieści Marii Kownackiej i Zofii Malickiej zatytułowanej Dzieci z Leszczynowej Górki. Czyta Anna Szawiel. Ewa, Tomek i ich domek. Leszczynowa Górka leży nad jeziorem, wśród wielkich lasów. Jezioro w jasne dni błyszczy od słońca i przegląda się w nim jak w lustrze zielony las. Na wzgórku porośniętym leszczyną stoi drewniany domek opleciony dzikim winem. Ma on spadzisty dach z czerwonym kominem, cztery okna i mały ganeczek na słupkach. Przed gankiem jest trawniczek i klombik z kwiatami. Ten dom to jest Gajówka. Mieszka tam opiekun lasu i jeziora, Gajowy z żoną i trojgiem dzieci: Antosiem, Ewą i Tomkiem. Najstarszy syn gajowych, antek, jest już duży. Uczy się w gimnazjum i od czasu do czasu pracuje statusem w lesie, a za rok rozpocznie naukę w liceum. Antoś jest także w drużynie leśnych ekologów, zrywaczy nasion drzew leśnych, a kiedy wraca po szkole do domu, to pomaga mamie w gospodarstwie. Ewa też lubi pomagać. Karmi kury i kaczki, czasami pogna gęsi na łęgi nad jeziorem. Ale najbardziej lubi pomagać tatusiowi i Jantkowi w różnych pracach leśnych. Przecież to właśnie ona, Ewa, zebrała zeszłej jesieni wszystkie żołędzie dębów, co rosną niedaleko gajówki, żeby z nich nowe dęby wyrosły. Ewa jest wesoła, ciągle by śpiewała i o byle co się czerwieni. Ma niebieskie jak kwiatki barwinku oczy, zadarty nosek, jasne warkoczyki związane na kokardki i zwinne szczupłe nogi. Ewa ma już sześć lat, a Tomek dopiero cztery. Jest grubasek. Ma nogi jak wałeczki i ani chwili nie posiedzi spokojnie. Chyba, że antek po powrocie z lasu zacznie mu strugać łódeczki z kory, majstrować ludziki z szyszek albo opowiadać bajki. Antek opowiada różne dziwne bajki. O szyszkowych dziadkach, co paliły fajki. O wężach, co mieszkały w krzakach i połykały leśne myszki, o leśnym smoku, co mieszkał przy potoku, o dzielnym rogaczu, co pole się skacze i o zajączku szaraku, włatanym ku braku. Ale Tomek najbardziej lubi słuchać o tym, jak to antek był w Warszawie. Widział zamek królewski i jechał podziemnym metrem. Kiedy Tomek będzie taki duży jak Antek, to też do Warszawy pojedzie i całutki dzień będzie jeździł ruchomymi schodami na dworcu kolejowym. Tymczasem Tomek jest jeszcze mały i siedzi w leszczynowej górce, a jego największym przyjacielem jest mały łaciaty kundelek Azorek. Azorek ma mięciutką, długą sierść, puszysty, zakręcony w obwarzanek ogon, sterczące ostre uszki, bystre żółte oczki. I cienki, różowy języczek, którym z wielkiej miłości często liczę tomeczka po nosie. Ewa chciała mieć kotka. Przyniosła nawet jednego od cioci z Majdanu, ale musiała go odnieść. Tatuś nie pozwolił trzymać kota w gajówce. Kot jest drapieżnikiem i dużo by zniszczył ptaków, a ptaszki dla lasu są najważniejsze, powiedział tatuś. Azorek nie niszczy ptaszków, tylko na nie szczeka. Ale im to nic nie szkodzi, więc Azorek żyje sobie w gajówce i bardzo go wszyscy lubią, a najwięcej Tomek. Nadchodzi wiosna. Na Leszczynowej Górce już przekwitła leszczyna takimi śmiesznymi, długimi jak frędzelki baziami. Jak się potrąci taką bazie, to się z niej sypie cały obłoczek złotego pyłku. Ewa, Tomek i Azorek biegali z żółtymi nosami, kiedy leszczyna na Leszczynowej Górce zakwitła. Robi się coraz cieplej. Już pierwsze żółte motylki latają nad trawą. Ewa przysiadła na stopniach ganku i ubiera w czerwoną sukienkę swoją szmacianą lalkę róże, a Tomek przed domem bryka na koniu na biegunach. Aż tu idzie z obórki antek. I niesie coś zawiniętego w płachtę. – Antoś, co ty niesiesz? Pyta Tomek. Niespodziankę dla was. Baranek Czarnulek Podbiegły dzieci do Antka. Pokaż, co to takiego? Co tam masz? Antek wszedł do domu, wyciągnął z zawiniątka malutkie jagnie i postawił je na podłodze. A, jaki ładny, jaki ładny baranek. Jagniątko jest całe czarne. Ma miękkie kudełki i różowy pyszczek, a nóżki wysokie, cienkie jak patyki. Czy on będzie nasz? pyta Ewa. A tak, musicie go wychować. Nasza owca drobcia ma dwoje jagniąt. Białe karmi i pieści. A tego czarnego owca nie chce znać. Odgania od siebie i bodzie. Nie podoba jej się, widać, że czarny. A nam się właśnie podoba ten czarnulek. My go wychowamy. Przyniosła Ewa miseczkę ciepłego mleka. Podsuwa barankowi pod pyszczek, ale baranek trzęsie głową, że nie chce. Nachyl mu głowę, mówi Ewa. Nachylił Tomek barankowi głowę. A baranek kicha, prycha, nóżkami się odpycha. Be, ja tak nie chcę. Nie. <grytanie> On tak jeszcze pić nie umie. To ja już wiem, co zrobić, woła Ewa. Pobiegła i przyniosła z szuflady stary smoczek Tomka. Mama nalała ciepłego mleka do butelki. I proszę zobaczyć jak Czarnulek doi mleko przez smoczek aż oczki przymruża. Najadł się Czarnulek aż mu spęczniał brzuszek. Ewa wyprowadziła swoje lalki do ogródka na spacer, a Czarnulka włożyła do lalczynej kołyski, ułożyła mu łepek na poduszce, przykryła kołderką i śpiewa. A lulu lu, mój baranku Czarnulu. Ale Czarnulek fik bryk i już stoi na nóżkach, więc Ewa wzięła baranka na kolana. W tej chwili się przytulił, nos wsunął jej pod łokieć i śpi. Puszki z lalczynej poduszki. Baranek czarnulek za nic nie chce sypiać w lalczynym łóżeczku. Jak go tylko ułożyć na poduszce, to zaraz się rzuca i stroi chopki. Wczoraj zawadził raciczką a poduszeczkę, na którą Ewa długo kacze puszki zbierała, i rozdarł poszeweczkę, a Ewa wcale tego nie zauważyła. Dziś od rana jest tak ciepło, że Ewa wyniosła lalkę różę razem z łóżeczkiem przed dom. Niech i róża pogrzeje się na słonku. Róża ma śliczną czuprynkę z jaśniuchnego lnu. Można w tych włoskach kokardki wiązać i można je zaplatać w długie warkocze. Pij sobie na powietrzu, bo to bardzo zdrowo. Powiedziała Ewa do róży i pobiegła za mamusią młodego szczawiu na obiad nazbierać. A tu tymczasem w ogródku ruch. Uwijają się wróble, pstresi korki. ziemby w różowych kubraczkach i błękitnych berecikach za wzięcie szukają czegoś na swoje gniazdka. To pochwycą w locie kłaczek wełny owcy drobci? To źdźbełko mchu? To włosie z krowiego ogona? To piórko zgubione przez kurę jarzębatkę... A wszystko to na wyścigi, kto prędzej! Na wysokiej sośnie łup, cup, cup, cup! łup, cup, cup! <noise> Dzięcioł dziobem grzmoci w drzewo. Gniazdo sobie wykuwa. Już wiosna. Niedługo nadejdzie lato. Trzeba jajka składać, pisklęta wysiadywać. Nie można marudzić z budowaniem gniazd. Śpi sobie lalka róża na rozprutej poduszeczce. Zakradł się do niej psotny, wiosenny wiaterek. A fu, a fu, dalejże z poduszeczki białe kacze puszki wydmuchiwać, że latają w powietrzu jak płatki śniegu. Smyk, podleciała ziemba. kaczypuszek w powietrzu chwyciła. Mięciutki kaczypuszek. Byle takich więcej, będzie na nich małym ziębeczkom ciepło. Zaniosła ziemba puszek na gniazdko. Dobrze ukryte w gęstym świerczku i wraca czym prędzej. A tu już sikorka uwija się koło lalczynego łóżka. Już skaczym puszkiem w dziobku w frunie do swojej budki, którą dla niej Antoś na jabłoni powiesił. Podleciała ziemba do lalki róże. Włoski ma jak pajęczyna to czupi radło O, nikt tak nie potrafi gniazdka pajęczyną przeplatać jak ziemba. Cap lalkę za włos i ciągnie co siły. Wraca Ewa z mamusią. Pełen fartuszek szczawiu niesie. Patrzy z daleka, a tu wokoło łóżeczka róży ptaszki się uwijają jak pszczółki przy ulu. Mamusiu, spojrzyj tylko, co te nicponie wyprawiają. Puszki mi z poduszeczki porywają i róży włosy skubią z głowy. Przystanęły cichutko za krzakiem leszczyny. Spoglądają na ptaszki. Uśmiechają się do siebie. Tak przyjemnie patrzeć, jak te kruszyny dom dla swoich dzieci szykują. A tam na sośnie ciągle zawzięcie kuje dzięcioł. Ale jak dzięcioł przyleci, to róży głowę urwie i całą poduszkę mi złapie, kłopocze się Ewa. Dzięcioł to siłacz. Nie bój się, pociesza mama. Dzięcioł niczym gniazda nie wyściela. Dzięciołki rosną bez puchu na największych w lesie zuchów. Fiołkowa bajka o zielonych fajkach. A może by nasz czarnulek mógł już jeść koniczynę? Mówi raz Ewa. Chodź Tomek, poszukamy. Pobiegli. Szukają w trawie, ale koniczyny jeszcze nie widać. Ewa, patrz co znalazłem. No co, pokaż. O, takie zielone fajeczki. I <laughs> jakie ładne. Gdzie znalazłeś? — Tutaj, pod krzaczkiem. To pewno fajeczki szyszkowych dziadków. Nachyliła się Ewa. Szuka w trawie. Z pomiędzy okrągłych, zielonych listków wyrastają sztywne fajeczki. — Patrz, patrz, Tomek, te fajeczki mają fioletowe końce. — O, widzisz, a tu kwiatek wyskoczył. — Bo to wcale nie żadne fajeczki, tylko fiołkowe pączki. Zbierajmy bukiecik, zaniesiemy mamie. Mama w kuchni zagniata zacierki na obiad. A tu idą dzieci. Niosą swojej mamie fiołków bukiecik. Mamusiu, już wiosna. Masz pierwsze fiołki, woła Ewa. O, jakie śliczne. Uśmiecha się mama i kładzie fiołki do kubeczka. I, i moje też. Wyciąga Tomek piąstkę i otwiera ją. Na dłoni Tomka leży... Zielony kotlecik. Tomku, dlaczego tak pogniotłeś kwiatki? Żeby żadnego nie zgubić, mówi tomek. Ewa ustawiła fiołeczki mamy na środku stołu. Takie są cudne i pachną wiosną. Będzie przyjemniej z nimi przy obiedzie. Ewa sprawdza, czy wszystkie łodyżki sięgają do wody. A wtem na ganku słychać wesoły głos Antka. Już południe. Antek wraca po pracy na obiad. Ewa zaczerwieniła się i szybko zakryła obu dłoni swój bukiecik. Antek wszedł do pokoju w zielonym, roboczym ubraniu. Już widzę, że coś zbroiła siewka. Zawołał podchodząc do stołu. Antoś, czy fiołki są pod ochroną przyrody? Pyta Ewa patrząc bratu w oczy. Antek się roześmiał. Te fiołki nie, one są z siewu, tylko sasanki. Ewa zaczerwieniła się jeszcze więcej. Pamięta, jak bardzo Antoś był zmartwiony, kiedy zerwała na brzegu lasu parę sasanek. Mm, takich dziwnych, ślicznych liliowych kwiatków porośniętych futerkiem ze złotym serduszkiem w środku. Śnieg leżał. Było jeszcze bardzo zimno, kiedy wyrosły i dlatego ubrały się w takie kosmatek u Ewa nigdy już nie zerwie sasanek. Jest ich tak mało, że wyginą zupełnie, jeśli się je będzie zrywało. Ale Antoś wie o wszystkim, co tylko jest pod ochroną. O różnych jastrzębiach, sowach i krukach, o różnych zwierzętach i leśnych ziołach. Drużyna Wiewiórek Antoś za rok pójdzie do liceum, ale teraz jest w drużynie zrywaczy nasion i szyszek. Nazywają ich drużyną wiewiórek, bo jak wiewiórki wspinają się na każde drzewo, żeby zebrać z niego nasiona. W Polsce potrzeba dużo nasion, żeby zasadzić dużo, bardzo dużo lasów. Kiedy antek włoży swoje skórzane żołnierskie buty, ubierze się w swoje zielonkawe, drelichowe ubranie, kiedy się przepasze szerokim pasem z linką bezpieczeństwa, przez ramię przerzuci worek na szyszki, do ręki chwyci długi patek zakończony kulką, do przyciągania gałęzi, a do nóg przypnie parę metalowych włazów z mocnym rzemiennym wiązadłem, to nie ma dla niego wtedy za wysokiego drzewa. Nie ma na samym czubku świerka czy modrzewia szyszki, której by nie dosięgnął. A jak wspaniale Antek wspina się na drzewa wchodzi sobie po drzewie pewnym krokiem na swoich włazach, nogi lekko podnosi, jakby szedł po zwyczajnych schodach, a odpnia się odchyla tak śmiesznie, jak dzięcioł. Przez całą zimę drużyna wiewiórek nazbierała bardzo wiele nasion różnych drzew. A najwięcej nazbierał Antoś, choć jest najmłodszy w drużynie. Tatuś te wszystkie szyszki, strączki i torebki posłał do łuszczarni, a z łuszczarni przysłali gotowe nasionka, żeby je zasiać w szkółce leśnej. Tomek i Ewa chcą być zrywaczami szyszek, kiedy dorosną. Jeszcze nie było zrywacza dziewczyny. Śmieje się z Ewy Antek. To ja będę pierwsza. Jeszcze lepiej obstaje przy swoim Ewa. Już jest wiosna. Drużyna wiewiórek właśnie przeszła pod gajówką, podśpiewując wesołą piosenkę. Będą stąd niedaleko zbierali szyszki drzewia. Ewa lubi się przyglądać, jak pracuje drużyna wiewiórek. Ona też umie wspinać się po drzewach doskonale, ale przecież prawdziwy zrywacz nasion musi koniecznie wchodzić na drzewa za pomocą włazów. Zaczęli więc dziś z Tomkiem majstrować włazy z drutu ze starych obręczy od beczek. Nawet z okrągłych patyków, ale jakoś nic z tego nie wychodzi. Żeby nie wiem, jak sznurkiem przyczepić, krok postąpisz w takim włazie, zaraz z nogi spada. Będziemy się drapali bez włazów, mówi Ewa. Trudno. Antoś też czasami drapie się na drzewa bez włazów. Pobrali na ramiona długie patyki, zakończone kulkami, opasali się sznurkami, jakieś stare woreczki poprzerzucali przez ramiona i już maszerują w las. No, właśnie na ten modrzew, rozkazuje Ewa. Tomek posłusznie obłapił pień, nogami skrobie korze i. Ani rusz! Czekaj, podsadzę cię! Chopsiup! Siadaj na tej gałęzi! Usiadł Tomek okrakiem na gałęzi, jak pies na płocie, trzyma się obu rękami pnia. No, teraz kulką sięgaj po szyszki, jak antoś! Ale Tomek kurczowo trzyma się pnia. Kiedy nie mogę Gapa jesteś, niedołęga, kluch, a nie wiewiórka To złaś Kiedy się boję Złap mnie za szyję i zeskocz Oj, oj kiedy nie mogę No to co ja z tobą zrobię? Zostaniesz tu na drzewie Oj, 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 oj Tomek zaczyna wrzeszczeć, a Azorek szczekać Usłyszał Antoś, nadbiegł na ratunek. Co wy tu robicie? Bawimy się w drużynę wiewiórek? powiedziała Ewa. Antek roześmiał się wesoło. To ci dopiero wiewióreczka! zawołał, zdjął braciszka zawieszonego jak woreczek na gałęzi i postawił go pod drzewem. Możecie zbierać żołędzie, kiedy już opadną na ziemię, i szyszki, kiedy zetnie się sosnę, ale żeby zostać wiewiórkami. Musicie jeszcze trochę podrosnąć. Będą kurczaczki. W podwórku jest dużo kur, ale najmilsza jest Jarzębatka. Ewa nosi zawsze w kieszeni od fartuszka kawałek chleba albo odrobinę sera dla Jarzębatki. Jarzębatka jest łaskawa i ślicznie chleb dziobie z ręki swoim dużym żółtym dziobem. Niech tylko dzieci zaczną się bawić w piasku, to Jarzębatka zaraz się koło nich kręci i grzeb, grzeb, pazurami w prawo, w lewo, że aż się kurzy. Ale teraz Jarzębatka nie bawi się już z dziećmi. Rozsiadła się jak bania, na gnieździe, w wielkim, wiklinowym koszu i groźnie gdacze na każdego, kto się do niej zbliża. Jarzębatka będzie miała kurczaczki, siedzi na jajach. Nie trzeba jej przeszkadzać, mówi mama. Ale Tomek nie może wytrzymać. Taki ciekawy, czy już się jaki kurczaczek nie wylągł. Zakradł się na palcach i wsunął rękę pod skrzydło jarzębatki. Krrr! Wrzasnęła jarzębatka i kuj Tomka w palec, A nie ruszaj moich dzieci. Szkaradna jarzębatka, płacze Tomek. Nie lubię jarzębatki. Tomeczku, jarzębatka broni swoich dzieci. Będą maluchne kurczaczki, zobaczysz, pociesza Ewa. Co rano jarzębatka je śniadanie. Zdejmuje ją mama z gniazda i jarzębatka łyka prędko ziarno. Pije wodę przymrużając oczy, a skrzeczy, a spieszy się, żeby prędko wrócić na jaja. Dzisiaj zajada jarzębatka śniadanie, a tu w drzwiach staje azorek. Ko, 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 ko zaskrzeczała kura. Rozstawiła skrzydła niczym parasol, puściła się jak kula i hyc azorkowi na grzbiet. A u Zawył Azorek, a jarzębatka kuj, kuj, kuj psa po uszach. Podwinął Azorek ogon i dalej, że w nogi co cosiła, na całe podwórko. Przejechała się jarzębatka na Azorku konno, aż na sam środek podwórka i pospiesznie wróciła do gniazda. Azorek zaś podbiegł do Tomka, użalić się na swoją krzywdę. – A widzisz, mówiłem ci, Azorku, nie chodź do jarzębatki, bo ona będzie miała dzieci i musi ich bronić. Mnie też dziobnęła, pamiętasz? Ale to nic, będą za to kurczaczki. Oj, nie można się już tych kurczaczków doczekać. Leśne przedszkole. Nasza jarzębatka ładnie siedzi na jajach, żadnego nie zaziębiła. Niedługo całe przedszkole na podwórko nam wyprowadzi. Śmieje się mama. To bardzo dobrze. Cieszy się tatuś. Teraz dużo dzieci musi do przedszkola chodzić. I my też będziemy chodzili, prawda, Tatusiu? A naturalnie pójdziecie, jak tylko w Majdanie nowe przedszkole wybudują, bo w tym starym wszystkie dzieci nie mogą się pomieścić. A żeby nie nasz las, to by nie było z czego przedszkola wybudować, prawda, Tatusiu? Pyta Ewa, choć wiele razy już o tym słyszała. Tak, Ewuniu, nasz las dał drzewo, w tartaku je. — Szach, szach. Spiłowali na deski. Przedszkole będzie miało z naszego drzewa podłogi, drzwi, okna, dach, malutkie stoliczki i krzesełeczka. — Silicznie będzie w tym naszym przedszkolu, prawda, tatusiu? — A ja nie będę do przedszkola chodził. Będę za Zorkiem siedział w domu — zawołał przekornie Tomek. — Oj, to niedobrze — pokręcił głową tatuś. — A czy wiesz, Tomeczku, że nawet małe drzewka leśne, jak wyrosną z nasionek... To mają swoją leśną szkółkę? Tomek się roześmiał, bo myślał, że tatuś żartuje. Nie wierzysz? To chodź ze mną, pokażę ci takie leśne przedszkole. Dziś jest niedziela, więc tatuś może trochę z dziećmi pospacerować. Właśnie nadeszły z Majdanu kuzynki Ewy i Tomka, Małgosia i Anulka. Ich mama pracuje w szkole, a tatuś w stadninie koni, więc dziewczynki chodzą do przedszkola, z czego są bardzo dumne. Dobrze, żeście przyszły. Zobaczycie, czy nasze leśne przedszkole podobne do waszego, mówi Ewa. Więc wszyscy razem wybierają się zobaczyć to leśne dziwo. Z dzieci jedna tylko Ewa widziała leśną szkółkę, ale śmieje się i nic nie chce powiedzieć. <laughs> Zobaczycie sami, woła. Małgosia, która zawsze opowiada i maluje najpiękniejsze historie, teraz wyobraża sobie, jak też to może być w tej leśnej szkółce. Pewnie te malu.